Marta Manowska pokazała fanom, jak wypoczywała na swoich włoskich wakacjach. Zaprezentowała się w ciekawym bikini, które przyozdobione zostało. Białymi różami. Ciężko nie mieć skojarzeń z modą ślubną, Marta Manowska to rozpoznawalna postać w polskiej telewizji, znana głównie z roli prowadzącej w programach takich jak Rolnik szuka żony oraz Sanatorium Miłości. Zyskała ogromną sympatię widzów dzięki swojej empatii. Oprócz powyższych programów możemy ją również oglądać w innych popularnych formatach, takich jak The Voice Senior. Marta Manowska wypoczywała na włoskich wakacjach. Niedawno Manowska zrobiła sobie odpoczynek od pracy w telewizji i wypoczywała na wakacjach we Włoszech, a dokładnie w Sardynii. Oczywiście, ciągle trzymała kontakt ze swoimi obserwującymi. Pod swoim najnowszym postem podzieliła się nawet krótką historią z powrotu do Polski. Gdy wczoraj wsiadając do samolotu pomachałam do słońca na pożegnanie, usłyszałam od kogoś z obsługi lotniska, który mnie przyuważył, ciao sole. To ciao sole, ale ja wrócę. Sardynia skradła moje serce, a był to właściwie 4-dniowy city break. Czas wycisnęliśmy, jak cytrynę. Do ostatniej kropli, czytamy, Manowska w ślubnym bikini. Załączone do wpisu zdjęcie przedstawia prezenterkę uchwyconą w momencie czystej radości podczas wycieczki na łódce. W tle maluje się wspaniały krajobraz Sardynii. Uwagę przyciąga jednak nietypowe bikini Manowskiej. Zdecydowała się bowiem na biały dwuczęściowy komplet przyozdobiony różami, które nasuwają skojarzenia z modą ślubną. Jesteśmy zachwyceni tym rozwiązaniem.